twórcy prowadzący małe kanały na YouTubie stają przed nie lada wyzwaniami. W dzisiejszym wideo chciałbym porozmawiać z wami o największych problemach, z jakimi stykają się twórcy na początku swojej drogi i w jaki sposób mogą oni sobie z nimi poradzić. Jeżeli więc planujecie zdobyć subskrypcję, zastanawiacie się, jak wybić się na YouTubie, jak zacząć na YouTubie od zera lub po prostu chcecie rozwijać swój kanał, zapraszam was serdecznie do obejrzenia tego wideo w całości. Z tej strony Tomek z kanału Sprytny Pieniądz. Witam was bardzo, bardzo serdecznie i już teraz zachęcam was do zapisania się na mój newsletter, dzięki czemu nie ominie was żaden nowy materiał, a do tego zgarniecie ekstra bonusy. Link do zapisu znajdziecie pod tym wideo. Ten materiał jest kolejnym z całej serii dotyczącej rozwoju kanału na YouTubie. Jeżeli chcielibyście obejrzeć więcej tego typu wideo, to link do całej serii filmów znajdziecie pod tym materiałem. Początek drogi każdego twórcy jest najtrudniejszym okresem. Po pierwszym efekcie zachwycenia się całym tematem prowadzenia kanału na YouTubie pojawiają się pytania, z którymi każdy twórca musi się zmierzyć. W dzisiejszym wideo skupimy się na najważniejszych wyzwaniach, jakie muszą pokonać młodzi twórcy, a które to sprawiają im największy problem. To wideo oparłem o wielotygodniowe obserwacje waszych komentarzy, w których to pisaliście, co sprawia wam największą trudność. Postanowiłem więc zebrać to wszystko do przysłowiowej kupy i postarać się, jak tylko umie najlepiej, pomóc wam w wybiciu się na YouTubie. Wyodrębniłem 5 kluczowych kwestii, które większość z was podawała, a których usprawnienie pozwala na osiągnięcie znacznie lepszych rezultatów. Pierwszą przeszkodą w tym, jak wybić się na YouTubie od zera, jest brak wyświetleń. Wielu z was, pomimo że już założyło swój kanał i dodało do niego pierwsze materiały, ma problemy z przyciągnięciem do siebie swoich pierwszych widzów. Ta przeszkoda jest bardzo demotywująca. Nie ma nic gorszego niż sytuacja, w której to pracujemy w pocie czoła nad naszym filmem, tylko po to, aby nikt go nie obejrzał. Tego typu sytuacje prowadzą do frustracji, zniechęcenia i często w ostateczności do porzucenia swojego kanału. Aby zapobiec tego typu rzeczom, zawsze warto oglądać się wstecz i patrzeć na to, co do tej pory osiągnęliśmy. Nieważne, czy jest to tylko założenie samego kanału, czy też wgranie pierwszego filmu, każdy, nawet ten najmniejszy krok prowadzący nas w kierunku, który sobie obraliśmy, przybliża nas do sukcesu. Drugą bardzo ważną kwestią jest wyzbycie się oczekiwań. O co chodzi? Przed wypuszczeniem każdego wideo wyobrażamy sobie jego losy i to, jak mu pójdzie. Większość twórców liczy na tysiące wyświetleń i setki łapek czy też komentarzy. Tego typu podejście już na starcie stawia nas w bardzo trudnej sytuacji, ponieważ kiedy nasz film nie zdobędzie jednak zakładki na czasie, czujemy się bardzo źle. Kiedy jednak nie oczekujemy niczego po naszym wideo i nie zakładamy żadnych scenariuszy, sytuacja wygląda całkiem inaczej. W przypadku nawet najmniejszego sukcesu jesteśmy wtedy z siebie dumni. Ja sam, tworząc dla was to wideo, nie zakładam żadnych scenariuszy i każdy, nawet najmniejszy sukces w postaci czy to wyświetleń, czy łapek, które oczywiście w tej chwili możecie zostawić, będzie mnie cieszył. Tego typu wydawać by się mogło pokorne podejście do tematu sprawia, że dużo łatwiej jest nam motywować się do dalszego działania i tym samym wybić się na YouTubie i zdobyć nowe subskrypcje. Drugą sprawą, która trapi bardzo wiele osób, jest hejt. Masę potencjalnych twórców boi się krytyki tego, co robią, i reakcji innych osób, zwłaszcza tych najbliższych. Żyjemy w czasach, w których tak bardzo boimy się tego, co powiedzą o nas inne osoby, że wolimy skulić się i przykucnąć gdzieś w kącie, niż wystawić swój tyłek na skopanie. Przypomina to sytuację, w której mega otyły człowiek chce zacząć biegać, żeby schudnąć, ale wstydzi się wyjść na ulicę, ponieważ spotka inne osoby, które będą się z niego śmiały. Woli więc siedzieć w domu i zajadać się chipsami, nie zmieniając w swoim życiu zupełnie niczego. Tak samo jest z hejtem. Wiele osób tak bardzo boi się zostać przez kogoś wyśmianym, że wolą siedzieć w kącie.
Powiem wam szczerze, że zawsze znajdą się ludzie, którzy będą was krytykować, ale znajdą się również i tacy, którzy będą wam wdzięczni za to, co robicie. Ja sam mam wielu wspaniałych widzów, takich jak pani Agnieszka, Łukasz Santorek, Wojtek Harukiewicz i wielu, wielu innych, którzy zawsze obejrzą wideo, zostawią komentarz czy też łapkę i tym samym motywują do działania. To właśnie dla takich widzów tworzycie swój content i to na nich skupcie całą swoją uwagę. Zobaczcie, gdybym nie prowadził kanału na YouTubie, myśląc tylko i wyłącznie o krytyce, nie pomógłbym tysiącom osób, które obejrzały moje materiały. Dlatego też skupcie się na tym, co dobre w waszym kanale, a to, co złe, po prostu ignorujcie. O hejcie nagrałem kiedyś całkiem ciekawe wideo, więc jeżeli interesuje was ten temat, to zapraszam oczywiście do obejrzenia tego filmu. Link do niego ukazał się wam właśnie o tutaj u góry. Trzecim aspektem, który sprawia trudność młodym twórcom, jest algorytm. Ten przebrzydły twór jest solą w oku każdego małego twórcy. Dlaczego jednym twórcom potrafi pomóc, a innym nie? Co sprawia, że jedne wideo są pokazywane milionom widzów, a inne wręcz przeciwnie? Temat algorytmu to studnia bez dna i moglibyśmy spokojnie poświęcić osobny odcinek na ten temat. Jeżeli tylko chcecie, to jak najbardziej wasz pokorny sługa stworzy taki film dla was. Dajcie jedynie znać w komentarzach, że tego typu wideo ma powstać. Aby zrozumieć algorytm, potrzebujecie zrozumieć YouTube'a. Jego zadaniem jest utrzymanie odbiorcy na platformie i jeżeli dane wideo to robi, to algorytm takie wideo podsuwa jak największej liczby osób. Jak jednak możemy sprawić, aby nasze filmy były właśnie takimi magnesami na widzów? Po pierwsze, musimy tworzyć wideo, które jest ciekawe i daje wartość. Jeżeli nasz film jest interesujący, widzowie oglądają go w całości, a to daje jasny sygnał dla algorytmu, że nasz materiał jest warty uwagi. Drugą sprawą jest to, czy dane wideo pomaga w płynny sposób pozostać widzą dalej na platformie. O co tutaj chodzi? Oglądając to wideo, mogę zaciekawić was tematem prowadzenia kanału na YouTubie. Możecie więc zacząć zgłębiać ten temat, wejść na inne z moich filmów, czy też filmów innych twórców i pozostać na YouTubie jeszcze przez długie godziny. Jeżeli tak się stanie, nasze wideo dostaje kolejnego kopa od algorytmu, który zagania je do pracy, mówiąc: masz tak robić z jak największą liczbą osób. Dlatego też tak ważne są zakładki czy też ekrany końcowe, które we właściwych momentach podsyłają widzom kolejne ciekawe dla nich tematy. Tak jak ja zrobiłem to teraz, pokazując wam kolejne bardzo ciekawe wideo, które na pewno dostarczy wam wiele wartości. Czwartym kluczowym aspektem, który pomaga w wybiciu się na YouTubie, a który sprawia wielu twórcom problem, jest montaż. Bardzo wielu z was ma ciekawe pomysły na kanały, odpowiedni zapał, ale brakuje wam jednak umiejętności tworzenia profesjonalnych wideo. Montaż jest bardzo istotną kwestią i sprawia on wielu twórcom spore problemy. Mało tego, dla niektórych osób jest to główny powód, który powstrzymuje ich od wystartowania z kanałem. Co do montażu, to powiem wam jedno. Nie taki znowu diabeł straszny, jak go malują. Ja nauczyłem się wszystkiego sam, korzystając z darmowych źródeł dostępnych chociażby na YouTubie. I aby tworzyć poprawnie zmontowane filmy, nie potrzeba być informatykiem najwyższej próby. Dlatego też zachęcam was do nauki na błędach, bo to właśnie na nich nauczycie się najwięcej. Dobry montaż może mieć naprawdę każdy. Wystarczy podstawowa wiedza na temat składania wideo, program do montażu i chęci. To wszystko. Jeżeli jednak z jakichkolwiek powodów nie potraficie montować wideo, może warto zastanowić się nad wejściem w spółkę i poproszeniem waszego znajomego o pomoc. Istnieje spore prawdopodobieństwo, że wasi znajomi mogą za was ogarnąć cały montaż, a wy skupicie się na tworzeniu nowych materiałów. Dzięki połączeniu sił będziecie mogli tworzyć więcej filmów i tym samym szybciej się rozwijać. Oczywiście może zdarzyć się, że nie znajdziecie nikogo chętnego. Ostatecznością pozostaje wtedy zatrudnienie kogoś, kto wam pomoże przy montażu za pieniądze. To jednak rozwiązanie polecam wam najmniej, ponieważ wiem, że to właśnie na początku życia każdego kanału młodzi twórcy muszą wydać najwięcej pieniędzy na zakup sprzętu do nagrywania i innych niezbędnych narzędzi. W dzisiejszym wideo poznaliśmy naprawdę sporo wyzwań, jakie muszą pokonać młodzi twórcy, aby rozwinąć swoje kanały.
Oczywiście, powyższe zestawienie nie wyczerpuje wszystkich problemów, jakie stają na drodze w tworzeniu swojego kanału na YouTubie. I w tym miejscu mam do Was ogromną prośbę. Jeżeli są rzeczy, które sprawiają Wam jakąś trudność, zostawcie komentarz pod tym wideo i dajcie znać, co to może być. Jeżeli komentarzy będzie sporo, stworzę kolejne wideo o tej tematyce. Zachęcam Was oczywiście do obejrzenia innych moich wideo z tej serii, jak również do odwiedzenia strony zdominujyoutube.pl, na której to znajdziecie mój autorski kurs, w którym krok po kroku uczę, jak również i Wy możecie rozwijać swoje kanały, zarabiać pieniądze przez internet i wybić się na YouTubie od zera. Dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia wkrótce.